MiG-235 Dual Pulse Synergia LCD to nowoczesny, synergiczny półautomat spawalniczy z funkcją pojedynczej i podwójnej pulsacji prądu spawania. Urządzeniem tym można również spawać metodą MMA, czyli zwykłymi elektrodami otulonymi. Urządzenie jest zasilane z sieci jednofazowej 230 V. Maksymalny prąd spawania dla metody MiG-MAC to 200 A, dla metody MMA 180. Sprawność 60%. Solidny, metalowy, dwurolkowy podajnik. Korpus szpuli. Proszę zobaczyć. Mieści się tutaj nie tylko 5-kilowa szpula, ale również duża 15-kilowa szpula drutu. Zobaczmy teraz, jak wygląda front tej spawarki. Eurogniazdo do podłączenia uchwytu MiG-MAC. Gniazda prądowe plus i minus oraz kabel do zmiany polaryzacji. Panel sterowania. Wyświetlacz, jeden przycisk, trzy pokrętła. Te dwa pokrętła jednocześnie są przyciskami. Zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym temu menu odpowiadają te dwa pokrętła. Nimi możemy ustawiać różne funkcje zaawansowane. Więc tak, włączmy urządzenie. Wyłącznik główny jest z tyłu. Przyciskamy przycisk menu. Mamy główny ekran wyboru metody spawania. Spawanie metodą MiG synergiczne. Spawanie metodą MiG z pojedynczą pulsacją prądu spawania. Spawanie metodą MiG z podwójną pulsacją prądu spawania. Oraz spawanie metodą MMA, czyli zwykłymi elektrodami otulonymi. Wyboru dokonujemy kręcąc tym pokrętłem. Przy wybranej metodzie zaświecają się czerwone dwie kropeczki. Wybieramy metodę MiG bez pulsacji prądu spawania. Wciskamy pokrętło. Pokazuje się ekran. Od góry mamy informację, jaka jest wybrana metoda spawania, jaki jest ustawiony materiał, aktualny prąd spawania, wartość korekty napięcia lub po naciśnięciu przycisku wartość napięcia. Poniżej wybrana średnica drutu i sposób sterowania. OK, wchodzimy do menu zaawansowanego. Naciskamy przycisk, podświetla się pole metody spawania, wybieramy stal zwykła w osłonie CO2 bądź stal zwykła w osłonie argonu. Obrót pokrętła, wybór średnicy. W tym przypadku do wyboru mamy 1,0 bądź 0,8 mm. Tutaj mamy sposób sterowania. Dwutakt, czterotakt, spawanie punktowe zwykłe, spawanie punktowe ciągłe. W dalszej części filmu powiem, o co tutaj chodzi. Dodatkowe menu zaawansowane. I mamy tak. Pierwsze pokrętło, miękki start. Czyli po prostu prędkość dojazdowa drutu. Czas wypływu gazu przed spawaniem oraz czas wypływu gazu po zakończeniu spawania. Naciskamy przycisk i wracamy do menu. Pierwsze pokrętło ustawiamy prąd spawania w zależności od grubości materiału. Korygujemy napięcie. Na początku należy ustawić korektę napięcia na 0, dokonać próby spawania i później w zależności od potrzeb skorygować sobie napięcie na plus bądź minus. Tak samo postępujemy z indukcyjnością. Ustawiamy na początku na 0 i później w zależności od potrzeb albo zmniejszamy indukcyjność, albo zwiększamy. Tutaj widzimy zawsze, jaka jest wartość tej indukcyjności.
zarówno na słupku graficznym, jak i wartość liczbową. Ok, co mamy jeszcze do wyboru? Wybierzmy sobie spawanie z pojedynczą pulsacją prądu spawania. Wybieramy, wchodzimy do menu i już mamy do wyboru. Aluminium z krzemem, stal zwykła, stale nierdzewne, czyste aluminium, stopy aluminium z magnezem, stopy aluminium z krzemem i tak w kółko. Zobaczmy, co mamy do wyboru w menu zaawansowanym. Dokładnie to samo, co wcześniej, nie ma żadnych dodatkowych ustawień. Czyli prędkość dojazdowa drutu, wypływ gazu przed spawaniem i wypływ gazu po spawaniu. Wybieramy teraz spawanie z podwójną pulsacją prądu spawania. Wchodzimy do menu zaawansowanego. Wybór materiałów spawanych jest taki sam jak w przypadku spawania z pojedynczą pulsacją prądu. Przechodzimy do menu zaawansowanego. Tutaj możliwość wyboru już jest większa. Większa jest możliwość regulacji funkcji zaawansowanych. Czyli prędkość dojazdowa, to co na początku. Wypływ gazu przed spawaniem. I teraz tak. Częstotliwość pulsacji. Zakres regulacji od 0,5 Hz do 5. Balans pulsacji. Zakres regulacji to 20 do 80%. Kolejny parametr, który możemy regulować, to amplituda, czyli rozrzut pomiędzy prądem szczytowym a prądem bazowym. Tutaj zakres regulacji wynosi od 5% do 50%. Kolejny parametr to wartość napięcia szczytowego, w zasadzie korekta wartości napięcia szczytowego. Możemy ją korygować od minus 5 V do plus 5 V. To samo odbywa się z korektą napięcia bazowego. Zakres regulacji jest taki sam. Wychodzimy z menu. Powiem teraz, o co chodzi ze spawaniem punktowym i ze spawaniem punktowym cyklicznym. Wybierzmy sobie spawanie zwykłe. Zmieniamy na spawanie punktowe. Wchodzimy do menu zaawansowanego. Tak jak wcześniej, prędkość dojazdowa, czas wypływu gazu przed spawaniem, czas wypływu gazu po spawaniu i teraz mamy spot time, czyli czas spawania w punkcie. Zakres regulacji czasu spawania w punkcie 1/10 sekundy do 15 sekund. Jeżeli ustawimy 15 sekund, to po naciśnięciu przycisku na uchwycie spawalniczym czas spawania punktowego będzie wynosił 15 sekund. Zmieniamy teraz na spawanie punktowe cykliczne. Spawanie punktowe cykliczne różni się od spawania punktowego tym, że możemy sobie ustawić nie tylko czas spawania w punkcie, ale również czas przerwy pomiędzy poszczególnymi punktami.
czyli trzymając cały czas wciśnięty przycisk na uchwycie spawalniczym, spawarka będzie spawała przez jakiś czas, przerywała, spawała, przerywała. Wszystkie te czasy możemy sobie dokładnie ustawić. Już pokazuję jak. Menu zaawansowane. Przechodzimy od razu do spot time. Czas spawania w punkcie. Ustawiliśmy przedtem 15 sekund, mamy dalej 15 sekund. Przykładowo sobie zmienimy na 10. Tyle będzie trwało spawanie w punkcie. Przechodzimy do czasu przerwy. I tutaj ustawiamy sobie na przykład 4 sekundy. Tyle będzie trwał czas przerwy pomiędzy punktami. Zobaczmy teraz, jakie mamy ustawienia dla metody MMA. Wchodzimy do niej i ekran nas informuje. Wybrana metoda, ustawiony prąd spawania, napięcie. Tutaj akurat wartość napięcia powinna się pokazać dopiero jak zaczniemy spawać. Ona jest tak tutaj pokazana orientacyjnie. Hot start, arc force, anti-stick i VRD. Wchodzimy do menu. Podświetliła się wartość hot start. Regulujemy jej wartość pierwszym pokrętłem. Przechodzimy do następnej arc force. Również pierwsze pokrętło. Anti-stick, czyli zabezpieczenie w przypadku przyklejenia elektrody do spawanego materiału. Tutaj możemy włączyć bądź wyłączyć. Off jest wyłączone. On jest włączone. Podobnie jest VRD. Też mamy ustawienie off bądź on. Jak wyjdziemy z menu, tutaj z boku mamy podsumowanie wszystkich ustawień. Czyli mamy hot start plus 50%, arc force plus 30%, świeci się VRD, to znaczy, że jest włączone, świeci się anti-stick, to znaczy, że jest włączone. Jeżeli je powyłączamy, to informacja na ekranie z boku powinna zniknąć. Nie mamy teraz informacji o VRD ani o anti-sticku.